Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Nowo zaczynamy na całego pedał i jedziemy. Europejski Zielony Ład. What the fuck? Co to kurwa jest? To wam wytłumaczę. Przepraszam bardzo, że tak użyłem słowa typowo amerykańskiego, ale this is no sense. Po prostu. Założenie tego jest takie, że Europa ma się stać takim ekologicznym kontynentem, który ma być neutralny dla klimatu, a reszta świata to co? To jest dla mnie... No, po prostu. Dobrze, może przejdźmy... Zobaczmy, co tu będzie. Obejrzyjmy sobie filmik. Ta pani to zapoczątkowała. Ale to pięknie wygląda, ta, wszystko happy, happy. Ta, jak w moim przypadku, jest zakaz używania cyny bezołowiowej. Znaczy zakaz używania cyny ołowiowej, ale możesz używać do lutowania cyny bezołowiowej. Ale w przypadku cyny bezołowiowej zaczynają się wytwarzać wąsy cynowe, które powodują uszkodzenia elektroniki, a tego jakoś Parlament Europejski nie zauważył, ma głęboko w dupie. Radźcie co same! Powiem wam tak, gorszego systemu dla debili chyba nie wynaleźli jeszcze. Ludzie, powiem wam tak, wiedzą, jak powiedział jeden z europejskich polityków, zmiany czasem wymagają ofiar. Tylko mam nadzieję, że to nie my będziemy tymi ofiarami, tylko politycy europejscy. Fajne, nie? Fajnie to wygląda. Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. No tak, ale reszta świata ma to w dupie. Przepraszam. Aby sprostać tym wyzwaniom, powstał plan działania Europejski Zielony Ład, który ma na celu przekształcić UE... Patrzcie. Kurde, ja nie chcę Twittera wysyłać. Nie, to jest chore. Dobra, nieważne. O, przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Ale dla kogo? Która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. To znaczy, że co? Że wszyscy będziemy w dupach mieli korki i nie będziemy nawet pierdzieć, albo filtry będziemy mieli w dupach i będziemy filtrować gazy? No ja tak to widzę. W której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów. Ciekawe, jak oni to zrobią. W której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle. No! Zajebiście! My jesteśmy kurwa 200 lat za Niemcami. Europejski Zielony Ład ma również pomóc w wyjściu z pandemii Wuhan 400. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowionych 1/3 kwoty 1,8 biliona euro przeznaczonej na inwestycje w ochronę odbudowy Next Generation EU.
oraz środków pochodzących z 7-letniego budżetu UE. To coś mało tych pieniędzy. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową, podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest osiągnięcie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku, co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1999 roku. Więcej informacji na... No. O kurwa, robi się ciepło. Cele na 2040 dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2020 zalecenia. O, zalecenia! Baja, mamy zalecenia. Spokojnie. No in the panic. Zaraz będzie dopiero. A ja już widzę. 6 luty 2024 komisja wyznacza drogę do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zaleca się redukcję emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 roku o 90% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Jest to zgodne z aktualnymi opiniami naukowymi i z obowiązaniami UE naukowymi. Jaki kurde naukowiec, jaki dział naukowy, jaki laboratoria, jaki doktor jakiś tam z grobu rehabilitowany to badał? Tego nie ma. No. Wynikającymi z porozumienia paryskiego cel ten zostanie teraz omówiony w parlamentarnym europejskim i z krajami UE na tej podstawowej. Kolejna komisja przedstawi wnioski dotyczące ustawodawcze, nie dotyczące. Dobra. Pierwszy o, to jest dobre. Pierwszy kontynent neutralny dla klimatu. A co kurwa z resztą świata? Chiny będą kopcić, Ameryka będzie kopcić, Afryka ma wyjebane, Ameryka Południowa to centralnie w dupsko wystawiła i pocałujta nas i tak dalej. A Australia to my nic nie wiemy. No. Więc kurwa fajnie. Co najmniej 55% mniej. Emisja gazów cieplarnianych netto do 2030... No, to co czytałem. To jest ciekawe. Słuchajcie, tu jest tego tyle, że zesrać się można. Przeczytamy sobie mniej więcej. Dobra, walniemy sobie temat. Co tutaj się kryje? Może tego jest? Nie. Dobra, jedziemy. Robię to tylko dla was. Cele na 2040 rok dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, zalecenia: głód, śmierć i tyle. I zarazy. Sorry, że się wygłupiam, ale ja podchodzę kurwa do tego tematu ze śmiechem, bo dla mnie to jest debilstwo. Komisja wyznacza drogę do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zaleca się redukcję gazów cieplarnianych netto do 2040 roku o 90% w porównaniu z poziomami z 90 roku. Jest to zgodne z aktualnymi opiniami naukowymi i zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego, aby osiągnąć cel obniżenia emisji do 90% do 2040 roku. Konieczne jest podjęcie następujących działań. O, trafiłem w sedno. No to teraz będzie. Pełne wdrożenie istniejących przepisów w UE w celu zmniejszenia emisji o co najmniej 55% do 2030. Obniżenie emisyjności przemysłu poprzez wykorzystanie dostępnych atutów
Czyli zamykanie, kurwa, elektrowni, przemysłu ciężkiego, a zastąpienia tego nie wiem czym, kurwa. Ja pierdolę. Sorry, piję sobie browarka zerowego. Bo na sucho do tego nie można podejść. Dobra. A tu to takie energia wiatrowa, energia wodna, elektrolizy, aby przyspieszyć pracę w tym obszarze. Komisja zaproponowała nowe środki dotyczące zarządzania przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla w UE, w ramach których zostaną inwestycje w technologie umożliwiające wychwytywanie i składowanie i ponowne wykorzystanie dwutlenku węgla. Kurwa, czekaj, albo ja debil jestem, a czegoś nie rozumiem. Jak można ponownie dwutlenek węgla wykorzystać? Chyba, że go na suchy lód przerobimy. Bo tak się da. Zwiększenie produkcji krajowej. W Polsce spada ta produkcja. W rozwijanych się sektorach, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, ogniwa solarne i inne. Sprawiedliwość. No! Jedna partia Sprawiedliwość i Niesprawiedliwość już w Polsce była. Dziękujemy serdecznie i spierdalać. Solidarność i polityka społeczna. Jako podstawa transformacji wspieranie obywateli, regionów, przedsiębiorców i pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji za pomocą takich funduszy jak Społeczny Fundusz Klimatyczny, Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Otwarty dialog. Greenpeace jakoś nie robi otwartego dialogu, tylko ich aktywiści biją, kurde, osoby, które im przeszkadzają w protestach. To jest otwarty dialog, zajebisty otwarty dialog. Ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, z rolnikami. O! Proszę bardzo, trzymajcie się, dzieci, bo Mikołaj już tu leci. Proszę bardzo, z rolnikami, firmami, partnerami społecznymi i osobami prywatnymi. Tak, ciekawe jak. To jest kurwa bajka. Zmiany klimatu spowodowały w ciągu ostatnich 5 lat szkody gospodarcze, w których wartość szacuje się na 170 miliardów euro. O kurwa, straszne. A w Ameryce co już huragan przechodzi i odbudowują się jakoś. Związane z nimi koszty oraz ich wpływ na ludzi są coraz większe i coraz bardziej widoczne, aby wzmocnić odporność Europy na kryzys. Przepraszam bardzo. Jak można zwiększyć odporność Europy na kryzys? Przecież to nie ma sensu. Jak? Kurwa jak? Militaryzując całą Europę? To będziemy w huragany walić bombami? No, to jest kurwa głupie. Dobra. Na kryzysy, jakie mogą się pojawić w przyszłości, zmniejszyć jej zależność od importu paliw kopalnych. Musimy, tak, powiem wam tak, jak stanął Nord Stream 2 i 1, to właśnie Niemcy zobaczyli, co się stanie, jak się zawór zakręci im nagle. Musimy działać już teraz. Najpierw zniszczmy Greenpeace, a potem możemy działać. Cel klimatyczny na 2040 rok pomoże również europejskiemu przemysłowi, inwestorom, osobom prywatnym i rządom, krajom UE w podejmowaniu w tej dekadzie decyzji, które utrzymają kurs UE na osiągnięcie neutralności klimatycznej. Tak, jak to powiedział Klaus Schwab, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Cel ten zostanie omówiony w Parlamentem Europejskim i krajami, ale to już czytałem. Ja w to nie będę wchodził, bo to nie o to chodzi.
cofamy się, bo mnie interesuje to. O. Repower EU. Co za baba z... Russia blackmailed us with threatening to cut the energy supply. We did not give in. We resisted. Pojebało ich. Ja pierdolę. Ale to jest propaganda ryjąca banie. Ja pierdolę. Przepraszam za słownictwo. O właśnie, wyłączam wam prąd i pocałujcie nas w ducha. Może mieszkajmy w jaskiniach, jak nasi przodkowie, będzie zajebiście. Kurde, ja pierdolę, ale to jest ryjące banie. O rany. O rany. O rany. O rany. Ja... Ludzie, wiecie ile tego tu jest? O rany. Dobra. W odpowiedzi na trudne i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją, właśnie, inwazją Rosji na Ukrainę. Tak, wy kurwy jebane kacapy. Na Ukrainę Komisja Europejska wdraża plan Repower EU. Plan Repower EU zainicjowany w maju 2022 pomaga Unii oszczędzić energię, produkować ekologiczną energię, dywersyfikować dostawy energii. Tak, a w Wielkiej Brytanii kurwa co tydzień nie ma prądu, bo jest za dużo pomp ciepła, samochodów elektrycznych i już energetyka im nie zaczyna wyrabiać. Więc brawo, to samo będzie u nas. Kwestia czasu. Dzięki Repower EU uchroniliśmy Europejczyków i przedsiębiorstwa WE przed niedoborami energii. Wspieraliśmy Ukrainę poprzez osłabienie finansowania rosyjskich działań. Gówno osłabiliście rosyjskie działania. Działań wojennych. Przyspieszyliśmy proces przechodzenia na czystą energię kosztem ludności cywilnej. Wspólnie wysiłkami są kontynuowane. EU jest teraz lepiej przygotowana i bardziej zjednoczona. Tak, a ciapate skurwysyny z Afryki to same se przychodzą, nie? Sami ich ściągnęliście, więc teraz pierdalajcie. Działania wspólne UE zmniejszyła zależność od rosyjskich paliw kopalnych. Kurwa, to nie są rosyjskie paliwa kopalne, tylko są paliwa kopalne, które należą do całej ludzkości. Mieszkamy na jednej kurwa planecie, ten paki jebane. To wszystkie paliwa należą do wszystkich, a nie kurwa rosyjskie, amerykańskie, chińskie, tajwańskie. Jesteście pojebani, was nie trzeba zabijać, was trzeba kurwa leczyć. Dobra, założenia 20% zużycia energii wprowadziła pułap cen gazu i globalny pułap cen ropy naftowej. No, że za chwilę nie będzie nikogo stać na paliwo nawet do samochodu. O, podwaliła dodatkowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dobra, ja w to nie będę wchodził, każdy może sobie wejść i samemu to poczytać, ja tylko ogólnie. Dezertyfikacja dostaw energii. Kiedy Rosja najechała na Ukrainę, powiem to trochę niecenzuralnie, ale Rosja szczerze wjechała w nią jak już nie powiem co w masło. Stało się jeszcze bardziej jasne, że Unia potrzebuje alternatywnych sposobów zabezpieczenia dostaw energii na niektóre kraje UE w przyszłości. Importujemy więcej rosyjskiego gazu niż inne, jednak konkurencje wszelkich ewentualnych
zakłóceń byłyby wspólne, odczuwalne poprzez wszystkie kraje. Dlatego też ważne jest, aby wszystkie kraje UE mogły w razie potrzeby dzielić się gazem z krajami sąsiadującymi. Oj, a mnie to się trochę nie podoba. Od września 22 rosyjski gaz stanowi jedynie 8%, ale i tak go bierzecie dalej. Importowanego gazociągami do UE. Dla porównania w 21%. Dzięki PWU skutecznie dezynfekujemy dostawy wszystkim poprzez zawieranie umów o import gazu z innymi krajami spoza UE, inwestowanie we wspólny zakup skroplonego gazu ziemnego LNG, zapoznawanie partnerów strategicznych z Namibią, Egiptem, Kazachstanem w celu Kazachstan, kurwa, zaraz dojdzie do... zejdzie się z Rosją, więc chuj. Zabezpieczenie zrównoważony dostaw wodoru odnawialnego, podpisanie umów z Egiptem, Izraelem. No, z Izraelem to już możecie sobie wykreślić, bo on już praktycznie nie istnieje. W sprawie eksportu gazu ziemnego do Europy. UE musi zabezpieczyć swoje dostawy energii nie tylko na nadchodzącą zimę, ale również na kolejne lata, dlatego też nasze partnerstwa koncentrują się na budowaniu bardziej ekologicznej przyszłości na drodze neutralności klimatycznej. Infrastruktura dziś wykorzystująca do produkcji gazu może być w przyszłości wykorzystywana do produkcji czystego wodoru. Sobie zwiększę tylko poziom mikrofonu. Aha. Dobra. Zapewnienie przystępnych cenowo dostaw energii. Śmieszne. Dobra, wiecie co? Nie chce mi się tego czytać. Ale jest ogólnie to niezły burdel. To są cele oszczędza... O! Oszczędzanie energii. Zobaczymy sobie filmy. Zero emisyjny, zobaczcie na te domy, Eternit wszędzie, tak dalej, kurwa. Więc fajna zero emisyjność. Zobaczcie, lasów prawie w Europie nie ma, kurwa, wyrżnęli wszystko co się da, żeby kurwa więcej pól robić, bo nie ma na świecie już co prawie żreć. A oni drą mordę, że kurwa lasy są wycinane. To niech Greenpeace walczy z rolnikami może jeszcze i będzie lepiej. Directly from this activity, as the wood is
processed by local contractors. At the end of the day, the energy transition has created a full circle in terms of business, and the environment is part of this virtuous cycle. The waste that the boilers produce, I mean the ash, will be incorporated into compost. What is taken from nature goes back to nature at the end of the day. The main network delivers heat to the city hall, nearby public housing and two schools. Another facility serves a cultural centre on the outskirts of the village. Dobra, skończyło się. O, więc widzicie, to jest temat. Zainicjowane w kwietniu 22 unijna platforma energetyczna odegrała ważną rolę w dezertyfikacji naszych dostaw energii przez platforma pomaga na kontynuowaniu działań negocjacji UE ze zwiększonymi dostawcami gazu wobec sytuacji wokół skali UE polityczną się wykorzystaniem również na rynku. Kurwa, nie chcę, powiem wam szczerze, nie chcę mi się czego czytać, ale to jest, wiecie, to jest oszczędzanie energii, jak to ma wyglądać. W cen gazu, ogólnie powiem wam szczerze, ogólnie sprostując, chodzi głównie o to, że macie być ekologiczni i gówno to chodzi jak. No. Ale powiem wam szczerze, to jest głupotą właśnie. Macie dokumenciki. Możecie sobie pobrać. Słuchajcie, wasze domy będą miały być niedługo zeroemisyjne. Tylko niech wam to ktoś naprawdę wyjaśni, jak to ma być. No. Zeroemisyjny, czyli zero emisję CO2. Drewno, cegły i tak dalej, to też się bardzo powoli rozkłada i wydziela się dwutlenek węgla i inne gazy. Więc naprawdę, naprawdę, kurwa, ktoś jest idiotą w tej Unii chyba. I czegoś tu nie rozumie. Jak dom ma być zeroemisyjny, co? Że ma nie wytwarzać CO2, tak. Ale emisja cieplna w postaci promieniowania cieplnego będzie wytwarzana. No to więc i tak ocieplenie klimatu będzie, i tak będzie. Bo jeżeli będą wszyscy grzali prądem i pompami ciepła, to skądś ten prąd też trzeba wziąć, no nie? No. A jakoś elektrowni geotermalnych to nie buduje się za bardzo, no bo, No więc ja pierdolę, niech eurodeputowani się zastanawią, co oni odpierdalają, bo to naprawdę jest chore. Co tu mamy? Przemysłowy Zielony Ład. Ile tego kurwa jest? No jest tego trochę, kurwa, ludzie. Możecie sobie wejść i sami poczytać. Polecam wam książkę Zielone Oszustwo, która o tym dużo mówi. Ja to tylko tak weszłem, żeby ogólnie omówić. Znudziło mi się czytanie tego wszystkiego. No ale jest to cholernym samobójstwem dla Europy. Dlaczego, powiem tak, dlaczego Europa ma być neutralna dla klimatu, a reszta świata to co? Może reszta świata powinna się. Weźcie sobie prostą kalkulację. Jakie jest zużycie ogólnie w Europie? A jakie jest na przykład w Chinach? Chińczyków samych jest ileś miliardów. Miliard albo dwa. Samych Chińczyków.
Ale w Europie ile jest ludzi? Kto więcej zanieczyszcza klimatu wyziewanej CO2? Chiny więcej, mają elektrownie węglowe i nie tylko. Ameryka tak samo. Czego tu kurwa nie rozumieć? Bo ja nie pojmuję. Może niech świat do jasnej cholery zacznie najpierw od siebie, a dopiero my potem od siebie zaczniemy. A skoro my mamy być ekologiczni, to ja rozumiem, że reszta świata tak samo. Że wydacie wszystkie pieniądze na świecie w Afrykę, żeby tych, no, ludzi pierwotnych ucywilizować, na przykład. Bo ja po prostu nie pojmuję. Okej, trzymajcie się, na razie.